Zmiany w ustawie deweloperskiej, najważniejszą jakby taką zmianą jest kwestia możliwego zakazania otwartych rachunków powierniczych, co będzie oznaczało dla deweloperów problemy związane z tym, że nie będą mogli finansować inwestycji środkami wpłacanymi przez klientów. Do tej pory ten mechanizm otwartych rachunków powierniczych dobrze zabezpieczał interesy klientów. Nie było sytuacji sprzeniewierzenia tych środków. W związku z czym moim zdaniem jest to takie działanie w pewien sposób problematyczne, bo może spowodować to, że deweloperzy w obliczu konieczności uzyskiwania dodatkowego zewnętrznego finansowania przerzucą koszt na klientów, w związku z czym wzrosną ceny mieszkań. Po co nam takie regulacje prawne, które w Pana odczuciu wcale nie są potrzebne? Moim zdaniem właśnie to jest bardzo problematyczna kwestia, bo oczywiście inne zmiany proponowane w tym projekcie ustawy są ok, bo tam dotyczą ujednolicenia przepisów związanych z prospektem informacyjnym, czy tam kwestii wpływających rzeczywiście na bezpieczeństwo nabywców mieszkań. Ale te zapisy, odnośnie tych rachunków powierniczych, de facto mogą obrócić się przeciwko klientom, bo mogą po prostu skończyć się wyższymi cenami mieszkań.